Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj w całej Polsce spotykamy się na konferencjach z cyklu Suwerenność i Bezpieczeństwo. To kontynuacja wydarzenia z ostatniego weekendu. Z Bogatyni chcemy mówić o bezpieczeństwie, o suwerenności. Bezpieczeństwo energetyczne przede wszystkim. Spotkaliśmy się w Bogatyni po to, żeby bronić polskiego bezpieczeństwa energetycznego, bronić kopalni w Turowie, kopalni i elektrowni. To bardzo ważne, bo ta elektrownia produkuje nadal 7-8% energii potrzebnej dla naszego państwa. Politycy Platformy Obywatelskiej, politycy opozycji mówili wprost: Turów trzeba zamknąć. My się na to nie zgadzamy, nie zgadzamy się na dyktat Unii Europejskiej. Będziemy bronić polskiego górnictwa, będziemy bronić polskiej energetyki. Murem stoimy za pracownikami elektrowni Turów, murem stoimy za mieszkańcami Dolnego Śląska. To nie tak, że Komisja Europejska może dyktować nam, co my w Polsce mamy robić z naszą polityką energetyczną, z naszym bezpieczeństwem, z naszą suwerennością. W kwestii referendum, bo o tym mówił prezes Jarosław Kaczyński, referendum w Polsce w sprawie przymusowej relokacji uchodźców powinno się odbyć. Jeżeli będzie frekwencja powyżej 50%, a my głęboko wierzymy w to, że Polacy się zmobilizują i ta frekwencja będzie powyżej 50%, będzie to wiążący akt prawny dla każdego rządu, mówiący o tym, że nie ma zgody Polaków na przymusową relokację uchodźców do Polski. To bardzo ważne dla przyszłości Polski. Dzisiaj w tym briefingu, w tej konferencji uczestniczą parlamentarzyści z Dolnego Śląska i im chciałbym przekazać również głos, aby odnieść się do tej sytuacji jakże nadzwyczajnej, jakże ważnej w przededniu kampanii wyborczej. Pan minister Michał Dworczyk, bardzo proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję, panie pośle, panie senatorze, szanowni państwo. Kluczowym przesłaniem, które płynie z Turowa, jednym z kluczowych przesłań, które płyną z naszego spotkania w Bogatyni, jest to, że Polacy sami powinni decydować o kluczowych sprawach dla naszego kraju. To, co Unia Europejska, co Komisja Europejska próbuje zrobić, narzucając kwoty relokacji, jest niedopuszczalne. Dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie miało wpływ na kształtowanie polskiej polityki zagranicznej, nigdy na to nie pozwolimy. Stąd nasza determinacja, aby przeprowadzić referendum i takie referendum, wierzymy, że równolegle z wyborami parlamentarnymi zostanie zorganizowane. Polska jest w naszym sercu. Z takim przesłaniem premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński i liderzy wszystkich ugrupowań opozycyjnych w ramach Zjednoczonej Prawicy przemawiali na konferencji w Bogatyni. Polska jest w naszym sercu. My przez 8 lat jako Zjednoczona Prawica pokazywaliśmy, że przede wszystkim polskie społeczeństwo, przede wszystkim Polacy, ich dobro, ale również suwerenna i bezpieczna Polska jest dla nas priorytetem. Tak się składa, że w bieżącej kadencji parlamentu w Senacie mam zaszczyt pracować w Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Tam oceniamy m.in. dyrektywy z Parlamentu Europejskiego. No i niestety, to trzeba stwierdzić, Unia Europejska ma wiele nieciekawych pomysłów. Pan poseł Marcin Głuś i pan minister Michał Dworczyk mówili o próbach narzucania relokacji uchodźców, tych kwot, na które Polska miałaby się zgodzić, no ale jest wiele innych nieciekawych, a takich antydemokratycznych pomysłów, m.in. zmiana ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, gdzie są takie pomysły ze strony Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, żeby powstała jedna lista ogólnoeuropejska i żeby to duże państwa, takie jak Niemcy, jak Francja, narzucały antydemokratycznie de facto swoich europarlamentarzystów, bo wiadomo, jak wyglądałby taki wybór w ramach jednej listy ogólnoeuropejskiej. Prawo i Sprawiedliwość, ale również cała Zjednoczona Prawica przez 8 lat pokazała, jak może wyglądać uczciwa polityka w Polsce, jak można wspierać mieszkańców, zarówno w tych kwestiach społecznych, jak i w kwestiach inwestycyjnych. Jesteśmy w tej chwili w Dzierżoniowie. Akurat mój okręg senacki to powiat dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki. Widzę po samorządach, jak dużo się zmieniło zarządów Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie. Dziękuję bardzo.